Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym live z tygodniowym opóźnieniem tym razem, ale ważne, że się spotykamy. Moim gościem Wojciech Druszcz, fotoreporter, bardzo dobry fotograf, portrecista także, bo o tym warto będzie wspomnieć, bo portrety są fantastyczne, ale głównie fotoreporter. Dzisiaj fotografia kilku dekad i myślę, że te zmiany są bardzo interesujące, bo fotografia się bardzo zmieniła, a czy zmienili się fotografowie, to odpowie Wojtek. Witaj Wojtku. Witaj. Czy zmienili się fotografowie? No na pewno się zmienili, bo musieli się zmienić, bo zarówno technologia, jak i obyczajowość tak się zmieniła, że już nie ma, moim zdaniem, już nie ma prawdziwych fotoreporterów. Nie istnieją. Gatunek wymarły. Gatunek wymarły. Chociażby z tego powodu, że trudno się teraz utrzymać w tym zawodzie. Coraz mniej jest miejsc, gdzie można drukować zdjęcia. Coraz mniej jest w ogóle możliwości dla fotoreportera. Mam nadzieję, że to jest taka przejściowa sytuacja i że może ten zawód znowu wróci do swojej wielkości, bo muszę powiedzieć, że ja miałem to szczęście, że przez wiele lat pracowałem no, w najlepszych tygodnikach i miesięcznikach wydawanych w Polsce i był to zawód bardzo szanowany i bardzo no taki, w którym można było się zrealizować. Ja w czasie swojej ponad 50-letniej pracy przeszedłem przez dwie rewolucje. I jedna rewolucja to wiadomo, 1989 rok, uczestniczyłem w tych wydarzeniach z aparatem. A druga to była rewolucja technologiczna, która kompletnie przedefiniowała zawód fotografa. A jeszcze była trzecia, to jest, właśnie nie wiem jak ją nazwać. To była rewolucja, która spowodowała, że ten zawód stał się trudny do wykonywania, bo jak nazwać te wszystkie przepisy, które ograniczają fotografowi możliwość publikowania zdjęć robionych na ulicy. No, gorzej niż cenzura. RODO jest. Gorzej, tak, RODO czy no właśnie. Ja się zastanawiam, jakby teraz działał Cartier Bresson. No. Jakby wyglądała jego fotografia, która właściwie wyłącznie składa się z fotografii robionych na ulicy. No, taka to jest rzeczywistość. Wiele takich fotografii powstaje dzisiaj, tyle że no właśnie myślę, że większość ludzi fotografuje jakby bardziej dla siebie, do tego, żeby pokazać coś na swoim fanpage'u, Instagramie, na swojej stronie internetowej, na wystawie, bo jednak prasa tego nie potrzebuje, media wyglądają zupełnie dzisiaj inaczej. Film, głównie film, krótkie nagranie telefonem w pionie, co, no tak, co jest zupełnie przewróceniem świata do góry nogami. Także to wszystko wygląda inaczej. Ja pokażę Twoje pierwsze zdjęcie. Fotograf uliczny, 67 rok, tak? Pierwsze takie oficjalnie pokazane. No, znaczy, bo na pewno nie pierwsze w ogóle. Nie, no oczywiście, że nie, ale to jest... Ja je wygrzebałem ze swojego archiwum. To jest zdjęcie, które zrobiłem w 67 roku na Pradze. Taki fotograf uliczny. No to też jest znamie czasu. No, i ta technologia, i ten sposób fotografowania, proszę zwrócić uwagę, że ten pan, fotograf, miał wszystko przy sobie, łącznie z ciemnią. On fotografował te postaci tam, które się do niego zgłaszały. No oczywiście to nie było moje pierwsze zdjęcie, ale je wybrałem specjalnie dlatego, że ono jest dosyć symboliczne w tej całej mojej karierze, bo jedno z pierwszych, które odważyłem się pokazać w powiększeniu. No i pokazuję fotografa, który, że tak powiem, całą swoją pracę miał tutaj przy sobie. Cały warsztat pracy. Tak. Cały warsztat pracy, tak. On od razu fotografował, wywoływał i za 10 minut klient dostawał zdjęcie. No, w zasadzie to wszystko. Taki Polaroid. Tak, metoda tradycyjna. Metoda tradycyjna. Papierowy negatyw, papierowy negatyw. Tak jest. No. Niesamowite. Dzisiaj możesz spotkać fotografów przypominających tego prawdziwego właśnie ulicznego fotografa. Na Starym Mieście chodzą dziewczyny z takim aparatem. A, otworkowa fotografia. Nie, to jest aparat cyfrowy, tylko obudowany w takie coś, co przypomina wielki format. Aha. No i fotografują tą cyfrą i robią odbitkę, znaczy drukują odbitkę na drukarce. No tak, takiej termosublimacyjnej. No to jest znamie czasu. Tak, znamie czasu. No właśnie i to może teraz pokażemy jakieś inne moje zdjęcia, bo to się... No, podróżowałem po całej Polsce, bo na początku pracowałem jako fotograf w dzienniku, którego nazwy już nikt nie pamięta, nazywał się Głos Pracy. O to tak, ja nie pamiętam. Był to dziennik, który, jeden z centralnych dzienników, bo reprezentował Centralną Radę Związków Zawodowych. Też już nikt nie pamięta, co to było. No w każdym razie był to dziennik czytany we wszystkich zakładach pracy, znaczy czytany. No, przymusowa prenumerata była, więc każdy zakład pracy był zobowiązany prenumerować to pismo. No i drukowałem tam właściwie wszystko. Od zdjęć, że tak powiem, od produkcyjniaków poprzez fotografię społeczną. W pewnym momencie do Głosu Pracy przyszła taka nowa naczelna ze Sztandaru Młodych, który wtedy był bardzo ilustrowanym pismem, bo zawsze w sobotę i w wydaniu sobotnim pokazywał się na pierwszej stronie fotoreportaż. Ona to zorganizowała taką pierwszą stronę sobotnią w Głosie Pracy i produkowałem tam też reportaże z całej Polski, no, o różnej tematyce. Także to był taki etap mojego życia. Przepracowałem tam prawie 10 lat, a potem miałem takie epizody. Pracowałem w Sportowcu przez chwilę, potem pracowałem, a potem zacząłem właśnie pracować w takich pismach o tematyce kulturalnej. Literatura i kultura. I tu się zaczęło moje zbieranie portretowych, że tak powiem, mojego dossier portretowego. To jest jeszcze z tego pierwszego okresu fotografia, która... No, obrazek z życia dosyć wydawało mi się Ale zobacz, jak dużo zmieniło się i dzisiaj już praktycznie powtórzenie tego typu zdjęć jest prawie niemożliwe. Drewnianych chałup jest coraz mniej, wieś jest coraz bogatsza. Tytoń. To no właśnie. Ja tytoń to pamiętam z dzieciństwa, jak do cioci, do babci jeździłem na wieś, ten zapach tytoniu. I no, dzisiaj nie pamiętam, teraz to już jest chyba nie do zobaczenia. Nie, to jest chyba nie do zobaczenia. Kobiety w chustkach, to wszystko się zmieniało, to jest historia. To jest historia i zdjęcia, którego nie można odtworzyć współcześnie, zupełnie nie. Także świat się zmienił i myślę, że ta fotografia, tego typu w ogóle zdjęcia z tamtego okresu niedługo będą bardzo popularne. Mamy powoli wchodzących w dorosłość ludzi, którzy urodzili się już w XXI wieku. No. I oni, dla nich ten świat po prostu to jest, co najwyżej scenografia filmowa. No więc właśnie, oni... Nawet jak moje wnuki oglądają te zdjęcia, to bardzo często robią okrągłe oczy i nie bardzo chcą wierzyć, że to jest, że taka mogła być rzeczywistość. Nie mówię akurat o tym zdjęciu, ale niektóre moje zdjęcia po prostu nie mogłem tego zdjęcia znaleźć. Miałem takie zdjęcie tramwaju obwieszonego ludźmi. Tak zwane winogrona były. Nie wiem, czy wiesz, jak to wyglądało, że ludzie jechali w zasadzie uczepieni siebie na zewnątrz. Na zewnątrz. Dzisiaj nie do pomyślenia. Dzisiaj nie do pomyślenia. No ale mój wnuk bardzo się zdziwił, że to w ogóle było możliwe, że coś takiego w ogóle. No tak. No i prawdziwy obraz wsi, tak? No i prawdziwy obraz wsi, tak. Taka... Polskie drogi, można powiedzieć. Ty jeździłeś wtedy jako fotoreporter w teren i to była taka twoja delegacja, że ty miałeś kilka dni, czy powiedzmy jeden dzień, miałeś przywieźć materiał. Jak to wyglądało wtedy? To wyglądało tak, że ja proponowałem jakiś... Musiałem sobie sam temat wymyślić. Musiałem ten temat zorganizować. Musiałem wsiąść w pociąg albo PKS, bo przedtem nie miałem wtedy samochodu i pojechać. No na takiej wsie to się, że tak powiem, per pedes. Trzeba było ładnych parę kilometrów właśnie takimi drogami się przemieszczać. No taka była rzeczywistość. A czasami dostawałem zlecenie z redakcji na jakiś konkretny temat. Ale mnie zależało, żeby jak najwięcej robić, żeby móc publikować. No. A miałeś wtedy płacone od publikacji, czy to był po prostu... Miałem pensję zupełnie przyzwoitą, a do tego miałem wierszówkę. I za każde zdjęcie dostawałem... dodatkowo. Dodatkowo, tak. I to były czasy, kiedy trzeba było wywołać negatyw, zrobić odbitkę, opisać tę odbitkę, bo ja pamiętam, jak ja zaczynałem, czyli ja pracowałem przez bardzo, bardzo krótką chwilę jako fotoreporter, ale załapałem się jeszcze na czasy analogowe, to były lata 90., połowa lat 90., gdzie właśnie musiałem wywołać negatyw, zrobić odbitkę i z tyłu na tej odbitce na maszynie do pisania zrobić opis. To wystarczyło odręcznie napisać. To moja redakcja wymagała. No tak, wtedy. No ja rozumiem. Ale już musiałem się nauczyć pisać na maszynie. No tak. A ja raczej musiałem napisać opis zdjęcia na osobnej kartce, właśnie na maszynie do pisania. I z odbitką 18×24 wręczałem to sekretarzowi redakcji, który to akceptował. No oczywiście cała technologia, wywoływanie filmów, potem oczywiście odbitki na powiększalniku. No to zawsze to była tajemnica do momentu, dopóki człowiek nie miał ostatecznego efektu, nie widział ostatecznego efektu. Zawsze to... No i tutaj przechodzimy do zupełnie innej sprawy, mianowicie do różnicy między dzisiejszymi fotografami a fotografami z mojego okresu, kiedy ja pracowałem. Przede wszystkim myśmy pracowali na aparatach. Ja miałem dwa duże aparaty. Jeden Pentacon 6x6 z olbrzymimi obiektywami, toważyło pół tony, i Rolleiflexa dwuobiektywowego. Który się wydawał super lekki przy tym. Super lekki. Ale tam to był aparat, w którym, jak się zakładało film, miałeś 12 klatek. Z filmami było krucho, bo ja co prawda dostawałem filmy z wydawnictwa, ale bardzo mnie wyliczano. Musiałem mieć jedno zdjęcie, opublikować na jeden film. A jak były trudniejsze czasy, to nawet dwa zdjęcia opublikować na jeden film. W związku z tym policz sobie, że to 6 klatek albo 12, w zależności od... jedno, takie idealne, które wejdzie. No tak, no właśnie. To teraz sobie pomyśl, jak ja musiałem kombinować. Naciśnięcie migawki to nie było z automatu. Ja sobie musiałem wypatrzyć sytuację, dokładnie skalkulować, czy mi się opłaca nacisnąć spust, czy to będzie odpowiednia klatka. No wiesz, teraz to się robi bezkarnie. Tak. Naciskasz guzik i ci przylatuje 100 zdjęć. Ja pamiętam, miałem już pod koniec mojej kariery, byłem szefem w polityce, szefem działu foto. No i już była jakoś tam zaawansowana ta fotografia cyfrowa i przychodzili do mnie fotoreporterzy i przynosili mi 150 zdjęć takich samych. Bo seriami, tak. Bo seriami. Przede wszystkim nie potrafili sami wybrać z tego jednej klatki. Zostawiali to mnie, a poza tym, no wiesz, ja miałem taką świadomość, że to nie do końca świadoma fotografia, no wiesz, no... No tak, to jest takie strzelanie. To jest takie strzelanie, a nóż mi się uda. Tak. No więc właśnie, to tutaj się fotografowało bardziej świadomie, bo technologia cię ograniczała, po prostu. Właściwie wszystko było dosyć bardziej skomplikowane. Ja na przykład nie używałem światłomierza, a w żadnym z tych aparatów światłomierza nie było. Pracowałem wyłącznie na oko. No wiesz, no oczywiście czasami były małe wpadki. Tak. Ale ogólnie dało się tego nauczyć. Tak. Poza tym filmy były dużo mniejszą czułość miały niż teraz. No i tych... W ogóle jak zaczynałem w Cafie, to pierwsze zdjęcia, jakie robiłem, to nie uwierzysz, robiłem lampą spaleniową. Z żarówkami jeszcze. Jednorazowymi. Tak. Jednorazowymi. To była dopiero zabawa. Pamiętam taką historię właśnie u mnie w rodzinie. Ja byłem jeszcze wtedy, nie wiem, może miałem 10 lat i mieliśmy w domu taką lampę spaleniową, amatorską. I oczywiście tych żarówek nie było gdzie kupić. Fotooptyka no nie ma. I byliśmy na wakacjach w jakiejś małej miejscowości, gdzieś, nie wiem, pewnie niedaleko, chyba to było Malborka. Wchodzimy do fotooptyki, taki maluteńki sklep, jak dzisiaj Żabka. I są żaróweczki, no ale nie wiemy, czy to te. No kupiliśmy jedną, przyjechaliśmy z wakacji do domu, błysnęliśmy, tak, to te. Ale jechać po prostu. Dokładnie. I tyle było z żaróweczek. Tak. Nigdy więcej już ich nie kupiliśmy. No tak, a ja miałem takie porządne żarówy, takie jak potem się, takiej wielkości normalne, żarówy oplecione taką folią, żeby w razie eksplozji nie pokaleczyły. No były to trudne czasy, ale właśnie ta fotografia, patrząc nawet na ten kadr, ona jest taka wysublimowana, przemyślana, powiedziałbym dopieszczona. To nie jest takie po prostu pstrykanie na szybko. Potem odczuwa się, że każdy mówi, to się przecież poprawi, wykadruje, rozjaśni. Lubię oglądać właśnie tą fotografię z Twoich czasów właśnie, początków lat 60., 70., gdzie ona jest taka dopieszczona. Ja wiem, że było bardzo trudno, ale jest to na wyższym poziomie, zupełnie inne oko. Bardziej świadomość, znaczy z większą świadomością się fotografowało. Mniej było przypadkowej fotografii. No. Wiesz, ja mówiłem o tej rewolucji technologicznej, ale ona i później mnie, że tak powiem, dopadła. Jak pracowałem w Agence France Presse, to metodą na przesyłanie zdjęć było, wiesz, musiałem, na początku mojej pracy było tak, że musiałem zrobić zdjęcie, potem wywołać, potem miałem taki nadajnik, który się kręcił i czytnik szczytywał to zdjęcie, to trwało 7 minut. Potem a wszystko się robi... telefonicznego, tak? Tak, podłączone do telefonu. To oczywiście też rodziło różne kłopoty, bo ja musiałem się połączyć z Paryżem i przez 7 minut musiał być niezakłócony, wiesz, sygnał, bo jeżeli ktoś się odezwał albo było na łączach, no to oczywiście trzeba było od nowa. Zdarzało się, że pani w międzyczasie, nie słysząc, pani telefonistka, nie słysząc, tylko słysząc jakieś piski tam, wiesz, mówi się, no i już było po zabawie. Potem ta technologia się poprawiła i wiesz, i miałem już Lifaxa, czyli takie urządzenie, które z negatywów czytało, no to w ogóle był postęp, bo ja już nie musiałem wtedy wywoływać, robić odbitek, co było... Skracało czas. Skracało czas, a poza tym jak ja gdzieś jechałem, to musiałem jechać z całą ciemnią, z powiększalnikiem, no tak, z całym tym, no to było z 2 tony urządzeń. No to jeśli ty nie miałeś samochodu, to tym PKS-em czy pociągiem? Nie, no już wtedy to już miałem samochód, jak w AFP pracowałem, bez samochodu bym sobie... Ale nie chodzi mi o powiększalnik, tak, o te czasy fotografowania, tak, jeszcze, że musiałeś po prostu czasami gdzieś pojechać z powiększalnikiem. Nie, ja tam nie jeździłem. Ja robiłem, przyjeżdżałem do redakcji, tam miałem ciemniej i w ciemni. Miałeś taki komfort, że w redakcji był laborant, który pracował, przynosiło mu się... Znaczy ja sam. Zawsze to robiłem sam. Jak pracowałem przez krótko w Rzeczpospolitej, to tam była laborantka, ale ja też zawsze wolałem samodzielnie robić odbitki i wywoływać filmy. Taki nawyk po prostu. Ja to rozumiem, pewnie bym tak robił też. Wracamy do zdjęć i teraz pokażemy zdjęcia, serię, która... No tak, no to ja się trochę wstydzę tych zdjęć. To zdjęcie zdobyło wyróżnienie na World Press Photo, ale ja z tych zdjęć nie jestem specjalnie dumny, bo po latach uświadomiłem sobie, że jest to po prostu no, dosyć niesmaczne pokazywanie osoby, która nie ma świadomości, właśnie nabijanie się z takiej osoby, bo jaki inny cel miało pokazanie takiego cyklu, no, tak, przedstawienie takiego cyklu. No nie, no i dlatego ja się specjalnie tym zdjęciem nigdy i nigdzie nie chwaliłem, oprócz tego, że oczywiście WordPress wpisuję, że dostałem wyróżnienie na WordPress. Właśnie, czy ono ci pomogło? Nie, niczym mi nigdy nie pomogło i nigdy tego nie eksponowałem, bo się, jak mówię, szybko zorientowałem, że to był no niedobry wystrzał z mojej strony. No tak, ale wiesz, zbieramy w życiorysie jakieś sukcesy, zwycięstwo w konkursach. No dzisiaj World Press Photo jest kultowe i teoretycznie ta kariera startuje. Nie, ale wtedy gdzieś to się, informacje się oczywiście ukazały i w mojej gazecie, i w, jeszcze tam gdzieś, w jakichś branżowych, ktoś tam o tym napisał, ale no nie była to pierwsza nagroda ani druga, więc nikt się nad tym długo nie a ja też już później nie rozgłaszałem tego i no i tak to zostało. No taka rzeczywistość. Starałem się nie... To jest też dziwna rzecz. W epoce cenzury, w epoce, kiedy w zasadzie każde zdjęcie przechodziło w najlepszym wypadku przez myśl, czyli przez cenzurę, tak. A jeszcze często Biuro Prasy KC miało coś do powiedzenia na temat niektórych zdjęć, to takie zdjęcia się pokazywały w gazecie. Zresztą w tych moich reportażach, które publikowałem w Głosie Pracy, czy te, które były publikowane przez moich kolegów w Sztandarze Młodych, było dosyć takich ostrych zdjęć, które no nie były laurkami dla tamtego czasu. No czyli te. A dlaczego przypuszczali, nie zwracali uwagi albo uznawali, że to jest mało szkodliwe dla socjalizmu? Nie, bo to jest po prostu... Ważne było, jaki był podpis do tego. A tak. Że marnotrawstwo, że... No oczywiście ja już nie pamiętam, jaką ideologię dorobiono do tego zdjęcia, ale pomogło. Ale tak, samo zdjęcie jest moim zdaniem dosyć mocne, jak na tamte czasy dosyć odważne. No a to już jest późniejsze zdjęcie. Takie obrazki obyczajowe, których fotografowałem sporo. To już pracowałem wtedy w Gazecie Wyborczej. To już lata 90., tak? 90., tak. Wczesne. Także już praca w kolorze i, no tak, co było standardem. No tak. No, ale wtedy... wieś jeszcze się nie zmieniała, jeszcze była. Nie, wieś tak, jaka była. To oczywiście zrobiłem przy jakiejś okazji. No a tutaj to jest takie typowe zdjęcie, wydawało mi się, znaczy to był cały taki reportaż, w którym pokazywałem te przemiany początku lat 90. No, z jednej strony kapitalizm, taki kapitalizm rozbuchany, a z drugiej ta nasza przaśność taka. Tak, i zaradność. I zaradność, tak. Jest. No to wracamy do PRL-u. No tak, to taki obrazek, który wydał mi się zabawny. Jak z filmów Barei. Jak z filmów Barei. Właściwie trudno jest komentować takie zdjęcie, no bo to jest takie zdjęcie, że można obejrzeć się, uśmiechnąć i w zasadzie nic poza tym. No. Ale właśnie, czy takie zdjęcia wchodziły? Tak, było na końcu w Głosie Pracy taka rubryka Świat się śmieje i tam były takie obrazki różne, zabawne. No to taki klimat małego miasteczka. To karuzela, wydarzenie. Tak. A tutaj to jest zabawne, bo to robiłem takie dwie modelki, które... To śmieszne wtedy. Jezus Maria. One koniecznie chciały mieć zdjęcia do swojego portfolio. Uwaga, to miały być zdjęcia do portfolio. Ciekawe. A ja sobie wymyśliłem, że ja je wykorzystam, bo to był dom, którego już oczywiście nie ma, na rogu Chałubińskiego i Alei Jerozolimskich stał taki wielki, duży dom, w którym mieszkali ludzie i jak się wyprowadzili, bo tam zaczęto budować dworzec centralny, to mi się wydawało, że to jest taka sceneria dosyć niesamowita dla takich zdjęć. No i je, że tak powiem, tam ustawiałem w różnych sytuacjach. Dziewczynom się nawet te zdjęcia podobały. Nie wiem, jaki był dalszy ciąg, ale potem je opublikowałem w tym Głosie Pracy jako reportaż. Ale był reportaż nie o dziewczynach, tylko o domu, na którego miejscu ma powstać dworzec centralny. Taka była idea tego reportażu. No właśnie. No, to jest dosyć zabawne zdjęcie, które zrobiłem na przystanku w Strykowie. Ten pan to jest no, typowy przedstawiciel no, naszego społeczeństwa w tamtych latach, że tak powiem, małego miasteczka. Ale te napisy na tym przystanku kompletnie, że tak powiem, mnie zachwyciło ta poetyka tych napisów, tak. i te takie bardzo filozoficzne rozmyślania nad życiem. I śmiercią. I śmiercią, tak. No, tak na zasadzie kontrapunkt. A to zdjęcie bardzo niedawno zrobiłem. Tak mi się wydawało, że tu bardziej mi chodziło o klimat tego zdjęcia, bo to zdjęcie jest ponadczasowe. Ono mogło być zrobione, nie wiem, w latach 50. Tak. I dzisiaj. Tak, no ale ponad czasem. Tak mi się spodobało. Oczywiście też jest lekka podpórka technologią, bo dawniej bym tego miał kłopoty z doprowadzeniem tej odbitki do takiego stanu. No, w Photoshopie łatwiej to niebo było przyciemnić na tyle w pewnych fragmentach. No oczywiście myśmy pod powiększalnikiem robili różne hopsasa, ale to nigdy nie można było tego zrobić precyzyjnie, tak jak w Photoshopie. No to znowu jest obrazek. Kolejki, tak. To znowu dziwny obrazek z PRL-u. Też bardzo zdziwiony był mój wnuk, jak oglądał to zdjęcie, w ogóle nie mógł zrozumieć, jak to do telefonu. No nie dość, że nie w domu, że nie komórka, że nie w domu, to jeszcze trzeba było wyjść na ulicę i wrzucić monetę i jeszcze stać. Ale wiesz, co jest śmieszne? Śmieszne jest to, że ja wtedy uważałem to za na tyle zabawne, żeby to sfotografować. A dla mnie to powinna być rzeczywistość oczywista wtedy. No. Ale pełna budka ludzi, cała rodzina tam wyszła. Tak. Pewnie była jakaś ważna rozmowa rodzinna. Być może. I co? Wysypisko śmieci. Wysypisko śmieci w Radiowie już dawno nie istnieje. No i takie ludziki, które żyły wyłącznie ze zbierania śmieci. Zresztą tam, bo robiłem właśnie o tym wysypisku taki mini reportażyk, trafiłem na świetnego rozmówcę, który mi mówi: tak, proszę pana, żeby dostać się do śmieciarzy, to trzeba mieć duże chody, bo to są świetne pieniądze. Ja mówię: z czego? On mówi: rzeczy, które się znajduje na tym w czasie zbierania tych śmieci, są czasami niezwykle wartościowe. I na tym wysypisku była taka maszyna, która przesiewała te śmieci i tam znajdowano najdziwniejsze rzeczy. Po pierwsze było, bo potem je wystawiano gdzieś tam w gablocie dyrektora tego śmietniska. Tam były jakieś, ja już nie mówię o srebrnych łyżeczkach, o takich rzeczach, co jest oczywiste, że ludzie to wrzucają, ale na przykład po piersie Piłsudskiego było i co prawda niewielkie, ale no różne rzeczy. No. Ale kupę ludzi z tym żyje. No i to taki obyczajowy obrazek zrobiony w Londynie. Prawie jak Jarocin. Prawie jak Jarocin. No i to zimę. Też jest. To jak też jest. Zima stulecia. Jak wygląda śnieg, to. No właśnie. Zima stulecia. No, to było dosyć potworne wtedy zjawisko, bo zasypało do wysokości człowieka, się chodziło w tunelach. No ale to jest inna opowieść. A to jest taka sobie obyczajowa opowieść o dwójce ludzi, którzy idą do swojego domu, zrobiwszy zakupy. No taka była ilustracja do jakiegoś tam artykułu. Migawki z życia codziennego. Tak, a to współczesne. To jest współczesne, tak. Ale mnie tak rozbawiły te rozradowane dziewczyny, które cieszą się z tego, że zmokły. Wiesz, letni deszcz jest przyjemny. Tak jest. Przecież raz w życiu trzeba zmoknąć. To jest zdjęcie niepublikowane nigdzie. Nie usiłowałem nawet go publikować, ale tak, ponieważ jest tak wesołe i pozytywne, to postanowiłem. Wiesz, teraz pomyślałem, że to też za, nie wiem, 10, 20, może 30 lat będzie coś, czego już nie zrobimy. Ponieważ może te deszcze będą już tak szkodliwe, że ludzie będą uciekali, jak w filmach science fiction. No. Ludzie inaczej się będą ubierali, inaczej będą wyglądały ulice. No to jest właśnie unikalność fotografii. No właśnie, że zatrzymuje czas. Tak. I oglądamy jeden obraz, to nie film, gdzie skupiamy się nad fabułą. Tu jakby rozbieramy ten obraz na czynniki pierwsze, tak jak oglądaliśmy to zdjęcie pierwsze i tytoń, i drewniana chałupa, no chustka, tak, tego już nie ma. Nie ma chodnika no tutaj. Tak. Także, no gdzie? Teraz pewnie jakieś ogródki są. Tak, piękne. Ludzie, jeszcze tak. Na wsi mamy jeszcze ścieżki rowerowe, no nie właśnie. Tylko chodniki. Rzucę kilka komentarzy. Ktoś nam się wita. Jeśli macie pytania do gościa, to oczywiście piszcie w komentarzach, zadamy to pytanie. Idziemy dalej. Obejrzeliśmy obyczajowe. Takie obyczajowe. Wybierz folder, który uważasz, że powinien być. Może, wiesz co, ja bym chciał pokazać zupełnie inną fotografię, czyli en passant jest ten. Tak, i już pokazuję. To jest zbiór zdjęć, które zrobiłem przy różnych okazjach i jakoś, no, chciałem powiedzieć tak, wielkim artystą jest przypadek. W większości tych sytuacji ja tu jestem właściwie tylko przekaźnikiem, bo znaczy ważne jest to, że zauważyłem i że to przekazałem dalej, ale komu by wpadło do głowy, że spotkam na tle w Nowym Jorku faceta, który jest ubrany pod kolor tego muralu. Nie, no świetnie, to jest ten decydujący moment. No tak. Bressonowski. No. To już trzeba oglądać bez komentowania. No to takie. No i tak powiedz mi, kolor czy czarno-białe? Z jaką fotografią lepiej się czujesz? Ja się czuję na pewno lepiej z czarno-białą, ale tu akurat ważny jest kolor. Tak. Bo ja nawet patrzyłem na te zdjęcia, jak one wyglądają w czarno-bieli, to one wyglądają, ale tracą trochę mocy. Nawet bardzo. Ale to są zdjęcia wyłącznie takie do oglądania. Nie ma w tym żadnego przekazu ani niczego poza tym, że mogą się podobać albo nie. No. Powiedziałbym dekoracyjnie. No tak. To można obejrzeć szybko i w milczeniu. No to akurat jest... Ja dla Gazety Wyborczej robiłem pokazy mody różne i to jest jeden z tych pokazów. No. To jest fantastyczne zdjęcie. W ogóle bardzo ciekawy cykl zdjęć i można powiedzieć fotografia reklamowa. No nie, no posłuchaj, no tak sobie wymyśliłem, zebrałem zupełnie przypadkowe zdjęcia, które ze sobą nic nie miały wspólnego i a bardzo do siebie pasują. No właśnie. Czyli mała odmiana po czarno-białych fotografiach. Mamy trochę koloru. A może portrety? To teraz portrety i... No właśnie. To jest to. To, że ja się zabrałem za portret, nie wynikało z mojej świadomej decyzji, tylko z tego, że potem pracowałem dla dwóch tygodników, które się właściwie zajmowały kulturą. No i miałem za zadanie fotografować ludzi, literatów, no, malarzy, no, wszystkich, że tak powiem, przedstawicieli kultury. Nazbierało mi się sporo tych zdjęć. Ja nawet nie miałem świadomości, że mam tak dużo tych portretów i któregoś razu taki mój przyjaciel z Tarnowa, szef BWA w Tarnowie, który był jednocześnie takim impresariem, można powiedzieć, bo organizował wystawy nie tylko tam u siebie, ale w całej Polsce, zobaczył te zdjęcia i powiedział: ty jesteś portrecistą i ty musisz robić te portrety. No i zebrałem te portrety i no i się okazało, że mam ich całkiem sporo, a potem to już szło, że tak powiem, na fali no tego, że już wiadomo było, że ja już jestem portrecista, więc... No tak, ale tu muszę zrobić taką uwagę. Jak Państwo zobaczycie te zdjęcia, to zauważcie, że w tych zdjęciach nie ma nigdy nie ma światła dodatkowego. Zawsze starałem się robić w świetle zastanym. No, tutaj troszkę pokombinowałem, to uczciwie się przyznam. Bierz się w pierś, tak. Ale zawsze robiłem w świetle zastanym i starałem się robić, nie kreować człowieka, tylko raczej starałem się, żeby on był możliwie naturalny. Najczęściej odbywało się to w ten sposób, że jak już miał mnie dosyć, bo oczywiście, tak? Bo ja go męczyłem dosyć długo, zanim zacząłem tak naprawdę robić zdjęcia, to dopiero wtedy stawał się naturalny. Oczywiście niektóre rzeczy są, niektóre sytuacje są po prostu wyjęte z jakichś większych, na przykład z jakichś eventów albo z jakichś sytuacji scenicznych. Tak. Planowałeś te zdjęcia wcześniej, miałeś pomysł, że idąc do na konkretną sesję, wiedziałeś już, jak to sfotografujesz, czy to było po prostu nigdy, bo intuicyjnie? Bo tak? Jak parę razy chciałem zaplanować, to nigdy, zauważyłem, że nigdy mi się to nie sprawdza. Zawsze trzeba działać spontanicznie. No właśnie, no to jest to cudowne, fantastyczne portrety i to światło też dodaje powagi, klimatu, takiej zadumy właśnie. Każdy portret, wiesz, to nie są zdjęcia, które ogląda się jako zdjęcie konkretnej osoby. To jest portret taki psychologiczny, głęboki, gdzie praktycznie przy każdym chciałbym się zatrzymać i zastanowić, przyjrzeć i wczuć w osobę fotografowaną, co w danym momencie myślała. No miło, dzięki. Oprócz tego, bo to jest... No tak, a to jest z planu, bo, tak. Bo ja chciałem powiedzieć, że ja w swojej zawodowej karierze właściwie zajmowałem się każdą dziedziną fotografii. Byłem fotografem sportowym, byłem reportażystą, byłem chodnikiem, czyli takim fotografem, co fotografuje dziury w ziemi. Byłem na planach filmowych, byłem właśnie szczęśliwego Nowego Jorku, Andrzeja Janusza Zaorskiego, przy Polskim Zoo, w telewizji. No, modę fotografowałem dla... No właśnie, jak to jest przy filmie, bo wczoraj tutaj obok kręcili scenę. No i oczywiście to było bardzo statyczne, wszyscy czekają i wiesz, ja nigdy nie fotografowałem, nigdy nie byłem na planie filmowym, nie brałem w tym udziału, ale jak widzę na ulicy, to zawsze się czeka na coś. Posłuchaj, no głównie to jest po prostu nieznośne. Ja powiedziałem sobie, że nigdy więcej nie chcę takiej pracy, ponieważ ta praca polega głównie na czekaniu. Po to, żeby przez chwilę, wiesz, mieć możliwość zrobienia zdjęcia. Ja oczywiście się trochę wyłamałem, bo ja fotografowałem nie... Jest zasada, że się fotografuje to, co scenograf i operator i reżyser ustawili, taką scenę, żeby to było dosyć wierne. A ja nie. Ja robiłem cały czas gdzieś z boku takie smaczki różne. No właśnie, no tych zdjęć mi się nazbierało multum. To zdjęcie wielokrotnie widziałem, pamiętam je. No, teraz to się mówi z internetu, kiedyś z prasy. No to. Właśnie, dzisiaj wszystko w internecie. No właśnie, ale nie wiem, czyś zauważył, że w internecie inaczej się ogląda zdjęcia niż na papierze, niż na papierze. Tak, niż na papierze. No papier cię zawsze bardziej twoją uwagę przykuwa, a w internecie siłą rzeczy to się przebiega wzrokiem przez te zdjęcie, nie bardzo się jest nawet możliwość na tym, żeby się to... Z wieloma z tych zdjęć się wiążą pewne anegdoty. No, to jest akurat zdjęcie, które zrobiłem, ponieważ on miał tak wspaniałą fryzurę. Wyjątkową. Wyjątkową. Tak. Ja myślę, że on ją, że tak powiem, specjalnie. Myślę, że tak. Tak układał, bo było to bardzo artystycznie. Ale żeby ją wyeksponować, to musiałem go posadzić na tle takiej podświetlonej ściany. To wymagało też pewnych. No nie mogłem mu wytłumaczyć, że chcę jego tak sfotografować, tylko po prostu usiedliśmy gdzieś tak. A to klata. A to jest Jonasz Koftaj. Z różnych planów filmowych. Konczałowski. No tak, to jest... Większość portretów jest czarno-białych. To były już czasy, kiedy mogło się robić kolor. Tak, ale wiesz co, to... I one są w wersji kolorowej, ale ja zawsze je wolę przedstawiać w wersji czarno-białej. One oczywiście, jak były publikowane, to były publikowane w wersji kolorowej. No na przykład to zdjęcie też jest kolorowe. No. Zresztą też... Rubaszny Lem, ale tak. Człowiek z dużym poczuciem humoru. Dużym poczuciem humoru, nienawidzący się fotografować. Ja miałem z nim dosyć dużo kłopotu, bo nie dość, że musiałem, że tak powiem, go zmusić do tego, żeby dał się sfotografować. To było potrzebne do magazynu Gazety Wyborczej, więc szukałem protekcji przez tygodnik powszechny. Oni mnie zaprotegowali i wtedy mistrz się zgodził, ale to też nie było proste, ponieważ on jednocześnie powiedział, niech pan pstryka. Stwierdzenie, które mnie zawsze doprowadza do szału. Zbyszek Furman też go nie cierpi. Tak. Niech pan pstryka, a ja sobie tu pogadam z panem, którym chce ode mnie, żebym się zgodził na scenariusz ekranizacji, tak, filmowy. No ale panowie sobie rozmawiali, ja widzę, że żadnego zdjęcia nie mam, bo tam się nie dało, gdzieś usiedli w kącie, nie było światła, nie było warunków. Jak tamten pan wyszedł, to Lem już taki zmęczony usiadł przy biurku i powiedział, no co ma pan? Ja mówię, nie mam, ale w tym momencie zobaczyłem, że w szybie odbijają się lampy, które przypominają latające talerze. I to mnie tak zachwyciło, że nacisnąłem spust. Pomyślałem sobie, że... Ale to już teraz sobie pomyślałem, że teraz to żadna sztuka, bo to można wkleić w Photoshopie. Tak. Ale wtedy to był 93 chyba. To był negatyw kolorowy. To jeszcze... Takich sztuk się nie robiło. No ale znowu wielkim artystą jest przypadek. No. Właściwie te zrobiły to. A tu się pobawiłem trochę z dwoma artystami, malarzami. Którzy... I tu już Photoshop był. Tu już Photoshop był jak cholera. Ale to zabawa była, to nie jest... To nie jest zdjęcie. No. Lubisz takie zdjęcia w niskim kluczu, tak. Ciemne? Wiesz co, bo to wydobywa pewne elementy. Dla mnie takim najbardziej charakterystycznym elementem u człowieka są oczy. Oczy, wiesz... Tak, teraz patrzę na te zdjęcia i widzę, że bardzo podkreślasz oczy na nich. To. Świetne. Nie jest łatwo zrobić dobry portret. To wydaje się, że no, ktoś siada na fotelu, robimy mu zdjęcia, albo stoi, albo go zabieramy gdzieś na ulicę. Jest ciekawe miejsce i wystarczy zrobić zdjęcie. Nie, posłuchaj, ja właśnie miałem problem z kilkoma ludźmi, których nie byłem w stanie sfotografować. Jednym z nich był Has. Wojciech Has, taki reżyser filmowy, którego parę razy, do którego portretu podchodziłem parę razy, za każdym razem był ten sam kłopot, że właściwie stykałem się z twarzą, która kompletnie była nieobecna, wiesz, to widać w oczach. Taki facet, co był gdzieś daleko. No, to była moja sesja, moja ulubiona sesja z Tischnerem, z profesorem Tischnerem, który byłem 2 dni z nim, jeździłem, byłem u jego matki, w miejscu jego urodzenia, w szkole teatralnej, gdzie miał wykłady. Fantastyczny był z nim kontakt. No i można było, wiesz, naprawdę zrobić. Zresztą, nie chwaląc się, po publikacji w magazynie, bo tam się ukazał rozmowa Michnika z właśnie z Tischnerem i opatrzona moimi zdjęciami, dostałem podziękowanie od Tischnera za to, że go tak fantastycznie sfotografowałem. No, fantastycznie, nie fantastycznie, ale jemu się to podobało. Bardzo wyrazista twarz, a przede wszystkim nieprawdopodobna radość życia. No, to jest milion postaci, które się przewijały w czasie mojej. No, wiele lat uzbierałeś. To jest, kiedy zrobiłeś taki pierwszy portret, z którego byłeś zadowolony, kiedy czułeś, że to jest to, że coś gra? Na to pytanie ci nie odpowiem, bo przez całe lata robiłem te zdjęcia dla literatury i kultury bez świadomości, że w ogóle to ma jakąś wartość poza tą, że się ukazało w gazecie. No. Dopiero potem bardziej świadomie zacząłem fotografować. No właśnie, no to... Mocne, dobre. Portret. No, postawiłeś wysoko poprzeczkę. Także nie, teraz... Posłuchaj, ja w zasadzie kiedyś dyskutowałem na temat portretu, że właściwie są 2 rodzaje portretu. Taki, który na przykład jest taki, który reprezentuje Krzysztof Gierałtowski. On kreuje tego swojego modela do tego stopnia, że tam więcej jest Gierałtowskiego w tym zdjęciu niż samego modela. Ale to są na pewno fantastyczne portrety. Tak, wyjątkowa fotografia. Wyjątkowa fotografia. Ale ja się kompletnie, nie czuję takiej fotografii. Ja bym nie potrafił zrobić... Tak wpływać bardzo na modela. Tak, nie potrafiłbym przyjść ze światłem, posadzić człowieka, coś mu założyć na głowę, coś wymyślić, jakąś scenografię. Czyli on dominuje praktycznie. No tak, on dominuje, bo... A ty jesteś obserwatorem. A ja właśnie, dobrze się to określił, bo ja wolę obserwować niż kreować. Wydaje mi się to prawdziwsze w efekcie. To może teraz muzyka? Muzyka. No, przez lata jako miłośnik jazzu fotografowałem jazz jambory. I w większości to są zdjęcia robione na jazz jambory, na różnych zdjęć. Zatrzymamy się przy tym zdjęciu, ponieważ jak kilka dni temu byliśmy na Twojej wystawie w Konstancinie i było między innymi to zdjęcie, ja na nie bardzo zwróciłem uwagę, bo ta dynamika w ogóle, ta ekspresja w ogóle artysty na tym zdjęciu jest wyjątkowa, no wiesz, to fleciste zazwyczaj... Rzadko się widuje w takiej sytuacji. Tak, jest zazwyczaj statyczny, a zrobiłeś to po mistrzowsku. No wiesz, także... no wiesz, no po prostu uchwyciłem zdjęcie. Moment, znowu, ja mam pokorę, to jest też zasługa przypadku w jakimś sensie. Fotografia taka jest. Tutaj perkusista, no, jest odwrotność, bo tak. Zazwyczaj na koncercie chcemy pokazać tą dynamikę, a tu jest bardzo statycznie. No właśnie. Jest taki rozmodlony. I, tak. Taki bardzo skupiony. Świetne. No to są... I tutaj są wielkie postaci jazzu, które się przewinęły przez dżembory. No proszę, to jest Ellington, Duke Ellington. No to jest nasz Duduś Matuszkiewicz. Znowu Ellington. No tutaj też wielkie postacie. Tu to Barbieri, tutaj Gillespie, tu. A tu Jarocin, tak. Mała zmiana, też ważne wydarzenie muzyczne. Też ważne wydarzenie muzyczne. Ja pojechałem tam, już wtedy pracowałem dla Agence France Presse i pojechałem z moim szefem i jego żoną, ale nie po to, żeby muzyki słuchać, tylko żeby raczej zrobić obrazek obyczajowy taki, który, bo to rzeczywiście było zjawisko w takim małym miasteczku, tacy kolorowi bardzo ludzie. No, tak, to było bardzo ciekawe. Ja byłem dwa razy w Jarocinie na początku lat 90. To był schyłek Jarocina tego tak. Pierwszego. Już mówiło się, tak. Że to już nie jest ten sam Jarocin. Oczywiście próbowałem fotografować, tylko ja byłem zbyt nieśmiały i bałem się. Zresztą też było dużo takich sytuacji konfliktowych. Tak, i też obawiałem się też o swój sprzęt. To było bardzo agresywnie, więc tych zdjęć ciekawych nie przywiozłem, bo bałem się podejść bliżej. Nie miałem też teleobiektywu no tak, i było to... jak było, więc głównie słuchałem muzyki, popijając piwo. No tak, no właśnie. Chociaż w Jarocinie alkoholu nie było. Trzeba, ja było, wiem, tak. Trzeba było pojechać do pierwszej miejscowości obok gdzie oczywiście przez cały dzień w pociągach właśnie całe to kolorowe towarzystwo jechało po wino, piwo. Tak. Ale wiesz co, to była jedna z zabawniejszych scen, bo jak żeśmy przyjechali do tego Jarocina, ja z tym swoim francuskim korespondentem i z jego żoną, która była czarna jak smoła, to miejscowa ludność tak się zżyła już z tą kolorową, wiesz... Punkowo-hipisowską młodzieżą. Tak. W ogóle na nich nie zwracali uwagi. Jedyną osobą, która zwracała uwagę, to była ta moja szefowa murzynka, która... Nie mówi się murzynka teraz, Jezus Maria. Nie politycznie. Nie politycznie, tak. Ona nie była... No dobrze, nieważne. To już jest. Sprawdzę, czy mój mikrofon słychać. Tak, jest. Ja co chwilkę będę coś sprawdzał, bo no, ta elektronika lubi płatać figle. Idziemy dalej, jazz. No to wiesz, takie znowu Ellington, a to taki facet, który z Count Basie Orchestra, który robił show, mając chyba świadomość, że go fotografuje. Czuł się. Nie, ale wiesz, myślę, że ta muzyka była bardzo ekspresyjna, nadal jest oczywiście, tylko stała się bardzo niszowa. No słuchaj, no my jesteśmy dwa piętra nad słynnym Tygmontem. No tak, no ja znałem świetnie. Kultowe miejsce, a dzisiaj tam jest dyskoteka. No właśnie. A to z kalatówek. Ten jazz na kalatówkach był, to też kultowa impreza, która od 56 roku chyba, albo 57, te pierwsze jazz na kalatówkach, to przyjeżdżali wszyscy najważniejsi ludzie kultury. Ja wiem, był i Polański, i Cybulski, no takie postaci. Czyli cała śmietanka artystyczna. Cała śmietanka. Tu się powtarzamy, no i tu są takie nasze Czesław. A to Yoko Ono, która była w Polsce z koncertem. Na wystawie miałeś, wydaje mi się, że było jaśniejsze to zdjęcie. Może. I... Nie, wiesz co, to chyba nie jest... Ja nie wiem dlaczego. U mnie w komputerze jest to jaśniejsze i ja z takich odbitek i ja z takich plików odbijałem, więc nie wiem. Tu jest większy kontrast. Tym. Tu złożyłem z 3 zdjęć Dudusia Matuszkiewicza. Był bardzo ekspresyjny, no Ray Charles. A to z pierwszego koncertu Rolling Stonesów w sali kongresowej w 1967 roku. Czułeś się wyjątkowy? No to był ważny koncert. Posłuchaj. Po pierwsze czułem się wyjątkowy, bo dostałem bilet. Poza tym ja już nie pracowałem w CAF-ie, ale miałem jeszcze legitymację cafowską. Na tą legitymację cafowską udało mi się dostać pod samą, wiesz, pod samą scenę. No i pożyczonym aparatem i miałem 1,5 filmu w sumie do wykorzystania. A średni format, tak? Średni format. I byłem tak zafascynowany tym, że jestem w takim miejscu i posłuchaj, bo to było właściwie no jakaś zupełnie nieprawdopodobna, no nie wiem jak to określić, wiesz, atmosfera była zupełnie nieprawdopodobna i mimo, że oni fałszowali potwornie, naprawdę z perspektywy czasu ci powiem, że grali nieczyste jak cholera, to dostali taki aplauz, no oczywiście wszystkie swoje największe przeboje. No wszyscy byli w amoku. W amoku, tak. No, to było głównie to było wydarzenie, że przyjechał Mick Jagger i Rolling Stones. Takie. Świetne. No i masz swoje zdjęcia, to unikalne. No tak, to prawda. To też jest zdjęcie dosyć, no nie wiem dlaczego ono jest akurat w jazzie, bo ono z muzyką tak mi się coś tego. Ale przy okazji opowiem, że to jest pierwszy dzień rządów Mazowieckiego, wtedy kiedy on zasłabł, był na w czasie expose na mównicy Sejmu, tak. Tak. I powiedział bardzo dowcipnie, że jego stan zdrowia jest podobny do stanu naszej gospodarki. Także. No w sumie szczerze i, tak, i prawdziwie. Tak. No tutaj nie ma tu o czym specjalnie mówić. To są właśnie. Wiesz, takie... Myślę sobie teraz o sprawach technicznych, bo to były trudne czasy do fotografowania na koncercie. Dzisiaj mamy cyfrowe aparaty, które mają super czułość i ja no i reportaże w swoim pełnoklatkowym Sony nawet robię na 16 000 ISO. No. Bez problemu. No tak, możesz to odbijać. Tak. No, tutaj. Lata 60., choćby Rolling Stones, miałeś niskoczuły film. Nie, no miałem, zdobyłem NP27, 27-dniowy film. To dużo. To było wtedy dużo, ale chcę ci zwrócić uwagę, że to jest że ponieważ tam, jak mówię, nie miałem światłomierza i nie było jak zmierzyć światła, to wszystko odbywało się na oko. Miałem stracha, żeby nie przeeksponować, ani żeby, no bo to światło nie było równe, no. Musiałem, no tak. To był kłopot, no już nie mówię o tym, że trzeba nastawić ostrość ręcznie, tak. Co teraz w ogóle... super szybki autofokus. Super szybki autofokus. Wykrywanie twarzy, wykrywanie oka. No właśnie. A wtedy... No ja chciałem ci powiedzieć, że przy sportowych zdjęciach, jak pierwszy raz piłkę nożną fotografowałem, to miałem taką 300 do Pentacon Sixa, która miała jeszcze preselekcję przy słonie i że musiałem nie dość, że nastawić ostrość. Przymknąć. Znaczy przysłonę to już miałem ustawioną, to jeszcze przymknąć tą i to wszystko musiałem zdążyć, wiesz. Oczywiście nie było takich, wiesz, fantastycznych kadrów jak dzisiaj. No, ale dzisiaj to troszkę inaczej wygląda ta fotografia. No, tak. Na jednym meczu każdy wykonuje kilka tysięcy zdjęć. No właśnie. I to troszkę inaczej jest. Wiesz, ja spotkałem, była wystawa takiego bardzo znanego fotografa sportowego. Posłuchaj. No właśnie, który był naprawdę świetnym fotografem. Przyszli koledzy, którzy fotografują sport na tą wystawę. Bardzo się dziwili, że jak to takie wyjątkowe zdjęcia. My takich zdjęć mamy przy każdym wydarzeniu, tak? No, trudno im było odmówić, wiesz, racji. No tyle tylko, że to była świadoma fotografia uchwycona przez fotografa bez użycia tej całej techniki, a tutaj nie wiadomo, czy autorem jest Canon, Nikon, czy pan XY. Czy pan XY, no bo to... Wiesz, to byłoby ciekawe, gdyby tym najlepszym dzisiejszym fotografom sportowym dać Pentacona Sixa 300, tak, 180. I to im zaproponowałem. Powiedziałem, zrobimy kiedyś taki... I 3 rolki. Dam wam 3 rolki filmu szerokiego, Pentacon Sixa ze 180 i zobaczymy, co sfotografujecie. Ja już nawet nie mówię o piłce nożnej, która jest wyjątkowo trudna do fotografowania takich rzeczy, ale zawody lekkoatletyczne. Tam, gdzie można przewidzieć pewne sytuacje. Świetny pomysł. No, warto byłoby spróbować. No powrót do analogu, który robi się znowu modny. Teraz porozmawiamy o polityce. Dużo się działo. Lata 80. to zmiany polityczne. Czy ten ruch w ogóle był interesujący dla ciebie jako fotografa? Nie myśląc już o polityce, o przekonaniach. Czy ciebie to pociągało jako fotografa? No mnie to pociągało, bo to trudno rozdzielić moje emocje od emocji fotografa. Wiesz, moje prywatne od emocji fotografa. To się zawsze trochę łączy. To ja tak nie potrafię tak na zimno, wiesz, odciąć się i powiedzieć, no tak. No, ale wiesz, no... Dokumentowałem tą rzeczywistość tamtą i te wydarzenia. Myślę, że dosyć obiektywnie, bez jakichś moich wewnętrznych komentarzy. Już miałem takiego gościa właśnie na jednym z live'ów, który w latach 80. stwierdził, że nie fotografował, bo to nie było... Nie potrafił opowiedzieć artystycznie na ten temat. Nie, to... I dlatego on pomijał politykę. Wiesz co, swojej twórczości. Tu nie ma żadnej, tu nie można powiedzieć o tym, że to jest artystyczne. Ja byłem fotoreporterem. Moim zadaniem było przekazać jak naj, wierniej i jak naj celnie tak, żeby zwrócić uwagę widza na zdjęcie. A tutaj na pierwszym planie jest nasz minister spraw wewnętrznych. Nie wiem, czy zauważył. A no tak. On wtedy był w NZS-ie, tak, i był działaczem. No, to taka scenka rodzajowa. To zdjęcie też pamiętam. Ono było na krakowskim przedmieściu, w tym na Karowej, przepraszam, w Karcie. Tam były zdjęcia z 68 roku. Okrągły stół. Okrągły stół. No ja chciałem tylko pokazać strajki stoczni. Chciałem tylko pokazać, czym się zajmowałem. No to były takie dosyć niesamowite rzeczy. Później już nie do... Lech Kaczyński, tak? Tak. Lech Kaczyński. Michnik. Michniki z Danusią. Tu pierwsze wystąpienie w telewizji przed wyborami tymi w 89 roku. O, to takie zdjęcie. A tu wódz. No wiesz, tutaj nic dodać, nic ująć, to po prostu to są obrazki z tamtego czasu. To wiesz, tutaj ciekawie to wygląda, bo ci panowie stojący po lewej stronie obserwują milicję, która się szykuje jakby do ataku, husaria. No tak, no było, wiesz, no zawsze była grupa obserwujących. No taka była. A tu jeszcze idzie kobieta ciężarna. W ciąży, tak. No niesamowite. Takie były czasy. No takie były czasy. No wiesz, ja... Teraz też troszkę ganiają. No tak. No. To przemiany? No przemiany. Zobaczmy, co my tam jeszcze mamy. Gruzja. Gruzja, no właśnie. Te moje pobyty w... Wiesz, w Rosji byłem dosyć długo. Właśnie jeździłeś na wschód, fotografowałeś dużo. Litwa, Gruzja, Łotwa. Estonia, Gruzja, Azerbejdżan. Nawet we Władywostoku byłem. No... Przypadek, że wschód, bo nie fotografowałeś, powiedzmy, Pragi, bo mur berliński. A, wiesz, to się nie, muru berlińskiego ani... ja, że tak powiem, mnie skierowało moje wtedy, moje AFP, w którym pracowałem, do Rosji. I obsługiwałem najpierw Prybałtyki, a potem z Moskwy, w zależności od tego, co się działo, wysyłano mnie albo do Osetii, albo do Gruzji, albo do Karabachu i tam miałem pokazywać, co się tam dzieje. No to taki obrazek, no, ale wydał mi się dosyć charakterystyczny dla tamtego. To jest, żeby nie było wątpliwości, armia gruzińska. Nowa armia gruzińska. Jeszcze wtedy był Związek Radziecki. A oni tutaj w obawie przed atakiem wojsk rosyjskich. Ale... Warta. No właśnie, jakieś takie... Ustawiali takie barykady. No właśnie, a tutaj... To jest już w Osetii robione. Zastrzelony na ulicy. Bo to też Zastrzelony przez snajpera Gruzina. Tam nie można było po ulicach chodzić, bo nie wiadomo, z gór strzelali do cywilów. No i to jest jedna z ofiar właśnie tej strzelaniny. No to też ofiara. No a to pozostałość po sowieckiej armii. No a wojna w Jugosławii, tam już nie jeździłeś? Nie, nie. Ja potem, że tak powiem, zrezygnowałem, ponieważ nie bardzo, doszedłem do wniosku, że się nie bardzo nadaje na korespondenta wojennego, bo zbyt emocjonalnie do tego podchodziłem, a to trzeba na zimno. No to jest Litwa akurat. To był taki moment, kiedy obalano wszystkie pomniki. Znaczy Stalin to już był wcześniej obalony, ale to był moment, kiedy właśnie bye bye Lenin na Litwie i na Łotwie. To był taki okres dosyć gorący. A to też jest taka opowieść, to jest takie zdjęcie, które łączy się z pewną opowieścią. Jak ten Sejm litewski ogłosił pierwszy dzień niepodległości, to ja z Alikiem Kempliczem, który pracował wtedy dla AP, pojechaliśmy na granicę białorusko-litewską, żeby zobaczyć, czy tam się coś dzieje, czy już jest granica, ale granicy nie była. Przy słupku stał taki starszy pan, właśnie staruszek, którego ja zapytałem, czy on jest Białorusin, czy Litwin, czy może Polak. On powiedział, taką łamaną polszczyzną, powiedział mi, że on nie wie, kto on jest, bo on jak byli Ruscy, to on był Ruski, jak był, to on był Litowiec, a jak byli, no w każdym razie bez świadomości narodowej. No i zaprowadził nas do domu, który był 100 metrów od tego, i ten dom wyglądał jak właśnie tak, klepisko, no straszne warunki, a ta pani, która jak nas zobaczyła, to się rozpłakała, bo jak się okazało, pierwszy raz od 2 lat zobaczyła człowieka innego niż jej własny mąż. To jest właśnie jej reakcja. A tak wyglądało centrum Litwy, Wilna właśnie, barykady na ulicach. No tak, to właśnie. Rosjanie jednak nie poddawali się. A tam jest jedno zdjęcie, to takie mało efektowne z ciężarówką, oto. Wyjazd rosyjskich wojsk, jest napisane my wierniomsja, czyli my wrócimy. Czyli taka groźba dosyć. Tak, no i teraz próbują. Tak, teraz zobaczymy, to realizować. Tak, ale już jak widać zabrali wiele i teraz... No to co za problem przywieźć z powrotem. Teraz przyjadą po następne, tak? Ale no właśnie. Tak jak było w Ukrainie. Takie. Też pralki na czołgach. No właśnie. No i też symbol tamtego czasu. To jest w Rydze z kolei. Łotwa i ten. No i tak właśnie. I tak kończy się historia ustroju, który miał być doskonały. Okazał się utopią. No, okazał się utopią, chociaż może nie do końca, bo jeszcze... O, dobra, wycofuję się z dalszego ciągu, żeby nie zabrnąć. Wracamy do fotografii. To znowu pytanie techniczne dla rozluźnienia. Powiedz mi, jaka była historia twojego sprzętu fotograficznego, bo na początku fotografowałeś średnim formatem Pentacon 6. Średni format dlatego, żeby była lepsza jakość. Nie no, taki... Posłuchaj, to był taki zwykły, no znaczy RSW Prasa do której należały wszystkie pisma, to był koncern, prowadził zakupy sprzętu, że tak powiem, hurtowo. Wszystkie redakcje miały podobny sprzęt, a ja z redakcji właśnie, czyli właściwie nie z redakcji, tylko z wydawnictwa dostałem sprzęt, który przynależał się redakcji. Czyli to było wyposażenie, tego fotoreportera to było 2 aparaty, flash, no i właściwie wszystko i torba. No i to były aparaty z reguły Rolleiflexy i czasami się Hasselblady zdarzały. No ale tak, mnie nie był Hasselblad potrzebny, bo Hasselblad do pracy reportera jest mniej przydatny niż Rolleiflex dwuobiektywowy, który jest szybszym aparatem do pracy i łatwiejszym w obsłudze. Pamiętam, jaki był wysyp na giełdzie fotograficznej w stodole tych rolajów. Tak. Jak już fotoreporterzy przestali na tym pracować, była przesiadka chyba na Canonę F1, tak? Tak, tak. Wtedy i bardzo dużo tych rolaj i one były bardzo tanie. To... Posłuchaj, ale to był znakomity aparat, naprawdę. To tak. Świetny aparat, bardzo przyjazny dla fotografa w obsłudze. Ja jeszcze miałem do tego miałem lunetkę i rączkę. Tak. Także to było bardzo, że tak powiem, zgrabne i się, no fajnie się pracowało. To, religia. No to jest autosakrum, to jest święcenie pojazdów. Święcenie pojazdów, to jest taka tradycja od przedwojny, to jest właśnie w Leśnej Podkowie zawsze w pierwszą niedzielę maja chyba, nie, o ile pamiętam, się to odbywało. Pamiętam, jako dziecko na swoim składaku Wigry jechałem właśnie na taką mszę, żeby mi ten rowerek poświęcił ksiądz. Tak. No to jest z pielgrzymki papierskiej z 97 roku. To pracowałem wtedy dla Rzeczpospolitej, robiłem. A to nie, to jeszcze jest wcześniejsze, to jest z lat, to jest z 89 roku, to też z pielgrzymki papieskiej. No tak, to jest Jasna Góra. O, Boże Ciało. To teraz może troszkę inną religię. Tak, troszkę inną religię. Hasyci. No właśnie. Do Polski przyjechali Hasydzi z Nowego Jorku i odprawiali mszę, właśnie mszę, nie wiem jak to się nazywa, Jezus Maria. Odprawiali modły, o, tak będzie dobrze, w tej naszej warszawskiej synagodze Nożyka. No i to takie... I ty poszedłeś tam fotografować jako reporter, tak? Jako reporter, tak, dla AFP. Nie było problemu z fotografowaniem? Nie. O, że oni żadnych nie robili problemów. A to jest polski rabin, tak, Pinkas. No właśnie. Fantastyczna twarz, uważam. No jeszcze dosyć długo byłem w Maroku. Tak, właśnie chciałem zaproponować Maroko. Bo 3 lata tam przesiedziałem, właśnie cały początek stanu wojennego. Moja żona tam pracowała, a ja chodziłem z aparatem, który dostałem, pamiętam, jaki byłem dumny, miałem Leica Flex z obiektywem 90, po prostu. Super Leica Flex to jeden z najbardziej trwałych aparatów. No tak. Ja go potrafiłem przetestować. Tak. Niemcy nie przewidzieli. Niemcy nie przewidzieli mojej eksploatacji. Tak. No i to są obrazki takie no, obyczajowe z tamtego regionu. To też się zmieniło, to no tego też już dzisiaj nie zobaczymy. To są tak. Stroje, ulice. Dzisiaj świat... generalnie wygląda inaczej. W ogóle dzisiaj świat wygląda tak samo. No właśnie, to bardzo się zestandaryzowały Ta kultura zachodu niestety przeniknęła na wszystkie kontynenty i takiej unikalności kulturowej już praktycznie nie znajdziemy. Trzeba wyjechać gdzieś daleko od tych ośrodków turystycznych i może wtedy uda nam się sfotografować gdzieś na wsi. Tak, jakąś takiej, no tak. Także to jest bardzo unikalna fotografia. Dobrze się tam czułeś? Posłuchaj, czułem się fantastycznie. Powiem ci szczerze, że no oczywiście to były inne czasy. To było bardzo proste życie, ponieważ bardzo wielu rzeczy tam nie było, na przykład telefon. Telefon to była rzecz dosyć unikalna. Żeby dla telefonu trzeba było pójść na pocztę. Słuchaj, mówisz o stanie wojennym w Polsce też. No tak, tak no właśnie, tak. No, ale, no właśnie. Ale, wiesz, przyroda. No, i to, co dla mnie było kompletnie nowe, to ten obyczaj, który był dla mnie zupełnie nowy i dlatego, wiesz, ja zauważyłem, że na przykład gdybym ja miał sfotografować Warszawę, w której żyję od lat i do której się przyzwyczaiłem, która mi spowszedniała, to było mi strasznie trudno. Natomiast, wiesz, jak człowiek wyjeżdża gdzieś poza, wiesz, swoje miejsce zamieszkania. Wszystko jest fascynujące. To wszystko jest fascynujące, nowe. I dostrzega dużo więcej rzeczy niż człowiek, który... Zresztą ostatnio mi o tym powiedział Chris Niedenthal, że on dostał takie zlecenie, żeby zrobić album o Warszawie. No i mówi, że on ma kłopot z fotografowaniem Warszawy, bo Warszawa jest już jego. Warszawa jest jego. Ale wiesz, jak gościłem właśnie Chrisa na live, rozmawialiśmy o tym, ja go trochę tak podpuszczałem, że on jest z innego kraju, ale no bardzo szybko stał się Polakiem, warszawiakiem I on już tak nie patrzy. Się w ogóle się nie czuje, że on jest, wiesz, on nie ma żadnych, oprócz nazwiska, tak, wiesz, się nic tak nie wskazuje na to, że... Ja właśnie myślałem, że on ma troszkę inne spojrzenie, że te jego fotografie wyróżniały się może dlatego, że on był, urodził się w innym kraju, a jednak nie, on po prostu... Takie ma oko, on jest dobrym fotografem. Wyróżniał się kolorem, bo wielu właśnie polskich wybitnych fotografów, zresztą no, ty też pracowałeś głównie na czarno-białych materiałach, a on pracował na kolorze. Jeszcze gorzej, bo na slajdzie, to jest dużo bardziej wymagające. I wysyłał swoje rolki, nie oglądał zdjęć. On dopiero opowiadał mi właśnie, że wiele tych zdjęć odkrył później. No ja też miałem takie sytuacje, że jak trzeba było, jak było coś ważnego, to się wysyłało, a nie było możliwości nadania zdjęcia przez transmitter, to się wysyłało do Paryża przez okazję jakiejś zawsze. No, trzeba było sobie radzić. Trzeba było sobie radzić. No ja przypomnę teraz twoją wystawę. No niestety już nie zaprosimy na nią, ale jest krótki filmik. Można zaprosić, ale do Szczecina. a teraz do Szczecina, tak ja miałem na myśli Konstancin, no nie. Ale właśnie Warszawa nie jest pępkiem świata, więc, no nie, no. Więc Szczecin, tak? Chciałem zaprosić do Szczecina, bo w Szczecinie, we wspaniałej Filharmonii Szczecińskiej, tam jest ta moja wystawa troszkę w innej konfiguracji niż tu była w Konstancinie, no ale w zasadzie jest, większość zdjęć jest takich samych. No a te wnętrza to jest wartość dodana do tej wystawy. Naprawdę serdecznie polecam, nawet nie ze względu na moją wystawę, ale ze względu na te wnętrza i na te przestrzenie, które tam są fantastyczne. To Wojtek poleca ze względu na wnętrza, a ja ze względu na fotografię. No bo mi nie wypada. Obiektywnie mówię, że są naprawdę świetne. Ja mam pamiątkę z wystawy z Konstancina, taka rozkładóweczka, która będzie długo leżała w mojej kolekcji. Jak za 20 lat wygrzebię, no. To będzie mi przyjemnie, no, że byłem na tej wystawie. A my teraz Państwu pokażemy dwuminutowy filmik z tej wystawy. Podzielimy się wystawą z Wami. Prawda, że fajna. Szanowni Państwo, to koniec naszej wspaniałej rozmowy, znaczy wspaniałej opowieści. Ja tutaj tylko byłem takim, który miał zahaczyć i żeby mój gość Wojtek opowiedział historię swojego życia, fotograficzną historię, bo ona jest dłuższa niż całe moje życie, tak szczerze mówiąc. Ty World Press Photo miałeś wyróżnienie na rok przed moimi narodzinami. Więc ja tutaj jestem taki dzieciak, no, który pyta poważnego fotografa, no, jak to było. Bardzo Ci dziękuję. To dziękuję Ci. Piękna opowieść. Szanowni Państwo, my się pewnie znowu spotkamy, ale tym razem za tydzień, bo powinno być co 2 tygodnie, ale że nam ta rozmowa tydzień temu nie udała się, spotkaliśmy się dzisiaj, bo nie można odwoływać czegoś, co jest tak interesujące. I za tydzień moim gościem będzie Henryk Malesa i myślę, że też opowieść będzie interesująca. Ja chciałbym jeszcze na koniec zaprosić Was na fajne wydarzenie, które będzie w październiku, ale ja najpierw muszę sobie to otworzyć. Sekundkę. Jest. Mam I to jest festiwal fotoformy, na którym będzie się dużo ciekawych rzeczy działo. Ja może nas wyłączę na chwilę, żebyśmy nie zasłaniali. 71 dni do Wielkiego Święta Fotografii na Stadionie Narodowym. Będzie dużo sprzętu do obejrzenia, będzie wielu prelegentów, jak dzisiaj. O, może właśnie kliknę w prelegentów i zobaczymy, nie wiem, a tutaj czytaj więcej. Zobaczcie Państwo, powoli się otworzy, ile osób, i to nie jest wszystko jeszcze. Jeszcze będą inni goście. Przewinę troszkę nazwisk. Polecam. Myślę, że każdy znajdzie takiego fotografa, który go zainteresuje, który wykonuje takie zdjęcia, które Wy też robicie i może chcielibyście z nim porozmawiać albo wziąć udział w warsztatach, których też nie zabraknie. Będzie dużo sprzętu fotograficznego, który będzie można i wypożyczać, i kupić pewnie, i dotknąć, potestować troszkę. No, myślę, że to będzie bardzo ciekawa impreza, na której warto być. Ja na pewno będę, więc jeśli będziecie chcieli ze mną też porozmawiać, to zapraszam. A my już kończymy, jak zwykle szkoda kończyć, bo te rozmowy są zawsze bardzo interesujące. Ja się bardzo cieszę, że mam przyjemność gościć fotografów, którzy opowiadają tak niesamowite historie. Wojtek, dziękuję jeszcze raz. Ja również Ci dziękuję za zaproszenie. A my się widzimy za tydzień. Kończymy. Klikam. Hej.